Witam w kolejnym odcinku Remont for You. Jest to odcinek finalizujący tutaj to gospodarstwo, które jak widać jest już odremontowane praktycznie. Teraz tutaj tak, posadzimy sobie w tych grządkach część rzeczy, które mam ze sobą. Tak, żeby dopełnić tego całkowicie. Za mało wolnej przestrzeni. To jest ciekawe, że nie spodziewałem się, że tu nie można się... Zobaczcie, to są grządki, których nie da się ponownie użyć. To jest ciekawe. Zobaczmy inną sadzonkę. Tego nie wiedziałem. To niemiłe zaskoczenie dla mnie. Więc musimy tutaj zrobić coś innego. Na te grządki, żeby je tutaj tak oszukać, bo to rozbierz tylko jest, ale spróbujmy tutaj po prostu dać ziemię. Zobaczymy, czy się da dawać ziemię. Da się, więc może jest jeszcze nadzieja, że się uda te grządki uratować. Jak widzieliście, tam się nie da tego. No i teraz zobaczmy, jeżeli tak damy naszą własną ziemię, to czy teraz na przykład będę tutaj w stanie sadzonkę szał widać? Tak. No to... Czyli da się to uratować. Tu sobie zasadzimy szałwie. Zasadzimy szałwie i... Ale co ciekawe, jak tylko wyjdę na to, to już nie mogę, muszę tutaj gdzieś z tyłu. Dobra, to jak jest tutaj szałwiec, to tu szałwie, to dosadzimy tutaj indygowca jeszcze. Szałwia i indygowiec. Zobaczymy, jak się w ogóle od siebie różnią, bo wyglądają troszkę podobnie. Dobra, nie wyszło to jakoś strasznie równo, ale to nic. Fajnie wygląda w miarę. Czyli tutaj też musimy... Tutaj też musimy dać ten... To tutaj sobie posadzimy truskawki. Jak damy tak, to wychodzi poza ta... Ale zaraz, bo to wychodzi może i poza, ale może da się... To potem tak da się to potem od tej strony usunąć. No i niestety tutaj trzeba tak kombinować w tych grządkach i to dodatkowo tutaj to jest ciekawe, że zrobili takie ciekawe grządki, jakby, ale no nie da się w nich sadzić. Nie pomyśleli, że gracze będą chcieli tu sadzić? To mi się wydaje dziwne, żeby nie pomyśleć, że gracze będą chcieli tu sadzić. W ogóle w tej grze dużo rzeczy wyszło tak trochę przez przypadek.
przykładowo ten remont For You, no to nie sądzę, żeby twórcy planowali, że to będzie feature, że jak będziesz chciał, to sobie będziesz remontował ten, że sobie będziesz remontował rzeczy, które oni zostawili, powiedzmy, w grze zniszczone, nie? Po prostu jest to wczesny dostęp i zostały niektóre rzeczy, takie elementy, które gdzieś tam... No i dobra, i tutaj możemy jeszcze dołożyć. Zostały w tej grze po prostu takie rzeczy, które gdzieś tam wyniknęły same z siebie. No, z jednej strony fajnie, bo dzięki temu właśnie możemy sobie robić różne dziwne rzeczy, o które by nas nie posądzali twórcy. Z drugiej strony, tak jak na przykład tutaj te grządeczki, nie pomyśleli o tym, że żeby móc na przykład właśnie tutaj sadzić roślinki i nie da się posadzić samemu tutaj roślinek, nie? Trzeba kombinować z tą glebą. A najlepsze jest to, że jest jeszcze taki błąd, jak tylko stanę na tym, to ja już nie mogę sadzić, bo to jest traktowane jako cały obiekt. Nie wiem dlaczego, jak jestem już tam w środku, w sensie stanę na to gdziekolwiek w środku, to już nici z sadzenia. Więc nie sadzi się tu wygodnie. Zbytnio. I ciężko jest posadzić coś równo, no ale powiedzmy dla chcącego nic trudnego. Nie mam więcej truskawek. To żeby nie było tutaj pusto, to dodamy aureoli, bo taki ogródek warzywny. Unia Europejska podobno chce zakazać ogródków warzywnych, to w przyszłości będziemy tylko ten sadzić w enshrouded sobie warzywka. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Unia Europejska podobno chce zakazać. Tutaj w ogóle, bo tu mi nie zależy na ziemi uprawnej. Ja tutaj dam zwykłą ziemię. Ale nie, bo zwykła ziemia będzie tu wyglądać dziwnie. Dobra. Kombinujmy. Dodajmy normalnie. Zwłaszcza, że to dużo nie kosztuje. Nie zmieniłem na teren. Co to robisz tutaj, chłopie? No dobra, wystarczy tej ziemi. Tutaj sobie zasadzimy papryczkę. Mamy jej dużo, a tu będą pomidory. Tu jeszcze trzeba podrównać, ale to za chwilę się podrówna. No i to jest minus sadzenia w tych grządeczkach, że nie da się za cholerę jasna, a możemy z tej strony, jak mamy już posadzone, to
tu się dodać dwa. No przez to, że to tutaj jest jakieś trochę zbugowane, no to nie da się tego. Nie da się tego jakoś tak bardzo równo, a na przykład tu zostało miejsce, no ale tu się nie da posadzić. No dobra, będzie tak. Papryczkę mamy, truskawki mamy, szałwie i indygowiec jest, teraz jeszcze pomidorki. Teraz jeszcze pomidorki. Ciekaw jestem, co to będzie w ogóle, czy to faktycznie wejdzie w życie. Nie sądzę, żeby to weszło w życie. Ten dziwny pomysł unijny z tym sadzeniem krzoków, ale że nie będzie można na działkach sadzić, ale no nigdy nic nie wiadomo. Przekonamy się pewnie z czasem. To byłoby dziwne. Wyobraźcie sobie, że nie można zasadzić warzyw w ogródku, nie? I i chcecie zasadzić warzywo w ogródku, to musicie to robić tak jakby potajemnie. Udawać, że wam chwast wyrósł na przykład w ogródku, bo akurat pomidora żeście sobie zasadzili. Dobra. Sadzimy te pomidorki. Tyle, ile się będzie dało, bo tutaj też te... A nawet... To wyjdzie chyba w miarę. Ciekawe jest to, że właśnie twórcy nie pomyśleli, że ktoś będzie chciał zasadzić. Skoro można ognisko koło tego robić, to mi by się wydawało dość oczywiste. Dobra, nie mamy już więcej pomidora. Możemy tutaj jeszcze zasadzić więcej papryki. Mi się wydawało, jakbym tworzył taką grę, dość oczywiste, że przecież skoro można tu położyć ognisko, to mogą nigdzie nie zniszczyć tych doniczek i sobie je wykorzystać. Zresztą w ogóle moim zdaniem te doniczki powinny być możliwe do stworzenia w grze normalnie. Twórcy mają już model. Wiem, że to tak się łatwo mówi, ale... Nie, no więcej tu już nie posadzimy. To tą przesadźmy tak trochę bardziej w lewo. Nie, no więcej tu już nie posadzimy. No dobra. Mamy, tu mamy zasianą paprykę, tutaj papryka i pomidorek. To nam wszystko sobie będzie rosło. O, tu wydaje mi się, że już trochę ta szałwia podrosła, nie? Szybko to rośnie na tych... Na tych. Teraz weźmiemy sobie motyczkę. Tutaj zrównamy. Dobra, tam wystarczy, żebyśmy nie zniszczyli grządek. Żebyśmy nie zniszczyli grządek. Tu jeszcze trochę. O. Cofnij to. No, tu nie chciałem cofnąć, ale... No i dobra, i teraz tak, bo tutaj chciałem dać płotek, ale tego tu coś w ogóle takie jest. Jakby dziura.
No dobra, tutaj by mogło być. Tutaj na razie zostawimy. Myślę, że tutaj na tym skończymy. Tutaj jest już ładnie. Chociaż z drugiej strony te kwiatki dotąd by nie mogły nie dochodzić. Dobra, wyrównajmy je. Będzie to tak bardziej naturalnie teraz wyglądało, bo tak to tak podrastało, a teraz nawet fajnie. Dobra, to mamy. Tutaj chciałem tą pochodnię wziąć. Tą pochodnię wziąć i tutaj chciałem dać ogólnie... dwie pochodnie. Jedną damy tu w narożniku. A drugą damy tu w narożniku. No i do tego pomieszczenia myślę, że te dwie pochodnie może zobaczymy, może zapadnie zmierzch, zanim tu skończymy, to zobaczymy, jak to wynika. Ale myślę, że to będzie wystarczające oświetlenie. Teraz pochodnie tutaj przed domem. Na pewno, bo tutaj tamta latarnia działa, tak. Tamta latarnia działa. Pytanie, gdzie dać te pochodnie? Tutaj mamy te dwie pochodnie. Tutaj ogółem domek zostawię w takim stanie, w jakim jest. Nie będę go więcej meblował, bo... chociaż może jeszcze po te skrzynki się podejdzie. Skrzynki by się tu przydały. Tutaj te pochodnie nie działają niestety. Więc tutaj trzeba... zamiast tych pochodni damy te dwie pochodnie. One je zastąpią. Dziwnie to troszkę wygląda, ale nie będę ich niszczył, bo fajnie wyglądają. No i tutaj ta pochodnia też nie działa, a szkoda. Tutaj mamy postawioną świeczkę. Tutaj jakieś, jeżeli będą w końcu zwierzaki, to tutaj się w końcu może wstawię jakieś... tu chciałbym drzwi, ale nie takie duże, tylko pół drzwi takie. Zobaczymy, czy kiedyś się doczekamy. No i tutaj dam pochodnie. No tu jest świeczka. No i to wystarczy, bo to jest obora dla zwierzaków. To wystarczy. Tego oświetlenia. Mam jeszcze jedną pochodnię, którą chciałem dać ogółem. Bo tutaj mamy ten ogień, więc tutaj jest jasno w miarę. Ale mam jedno pomieszczenie, które jest bardzo ciemne, mianowicie tu... a nie, bo tutaj dałem tą pochodnię też. No dobra. To właściwie chyba, jeżeli chodzi o oświetlenie zewnątrz, wszystko. Roślinki posadzone, żeby tu nie było tak goło. Ten wóz niech sobie tutaj leży, przynajmniej tak, mimo że rozwalony, trochę ozdabia. Idziemy zrobić ten remont tego mostku. Mostek trzeba naprawić. Nie dość, że bardzo zarośnięty, to jeszcze częściowo zniszczony. Mamy ten kamień, mamy. Po pierwsze musimy tutaj się pozbyć starego kamyczka. Można byłoby to szybciej zrobić fundamentem, ale... czy tam jakąś ścianą. Ale że tu nie jest duży obszar do remontu, to zrobimy to ręcznie. No i dobra.
Coś tu mi blokuje. O, dobra, udało się. Tu i tak trzeba będzie wyczyścić, to na razie góry nie kończymy. Szkoda, że te latarnie tu nie działają. Bierzemy teraz podłogę. Nie zauważyłem. Dobra, tu się udało wyczyścić. No i tu można od razu kłaść. Sobie zrobimy podwójnego schoda. Jest podwójnie. I tutaj też. Pada zmierzch. No to przy okazji sobie zobaczymy, jak to wygląda. Jak wygląda sprawa związana z tymi, nie? Z oświetleniem. Zmierzch już zapadł. Trochę sobie zmodyfikowaliśmy mostek, tak żeby był bardziej przyjazny do zejścia, bo to był taki ostry spadzik. I tu jeszcze trzeba tylko dobudować. Barierkę. No, w sumie tutaj te zarośnięte z boku sobie może być. Ok. To wiem, czego tutaj mi brakuje. No. Tu by się przydały, ale takie mniejsze te pochodnie, chociaż to też może być, tylko jeszcze by się przydała druga w takim wypadku. Zobaczmy, jak teraz są oświetlone te. No tutaj jest bardzo fajnie też oświetlona, wystarczająco. Tutaj też już można powiedzieć, da się funkcjonować, bo to raczej w nocy to się nic nie robi w takich gnijcach, tylko ewentualnie. No, tutaj też. Tu jest wystarczająco, bardzo mocny światełko. Chatka też jest oświetlona. Widać to światło z zewnątrz. Tam jeszcze w jednym pokoju bym sobie dał latarenkę. Znaczy tutaj, o. Tu chciałem dać świeczuchy. Na
na razie dołóżmy, bo tu jest trochę za ciemno. Ale jak dołożymy takie dwie świeczki. Na tej samej wysokości tutaj ta druga świeczka ma być. A tą podnieś. Dobra. No i są. I teraz już nie jest tutaj tak straszliwie ciemno. Teraz jest tu fajnie. Tutaj brakowało trochę tego oświetlenia. Tutaj jest straszliwie ciemno, ale wytwarzanie. Czy tutaj mogę świeczkę? Nie, nie mogę, bo nie mam wosku ze sobą ani nic. Ale można byłoby od tej strony na kominku dać tą jedną świeczuszkę. O! No i teraz jest tak przytulniej. Czy chcę tu więcej? Nie. W tej sypialni to powinno być raczej ciemnawo. Tutaj też się wydaje ok. W kibelku jest światło, jest. No i właściwie mamy zrobiony ten. Teraz idziemy się przespać. Właściwie gospodarstwo ukończone. Wiadomo, że można byłoby tutaj jeszcze dołożyć i mebli i wszystkiego innego. Tutaj te skrzynki mnie męczą, że nie ma tych skrzynek. Więc chyba jeszcze się pokuszę o te skrzynki. Dobra, zróbmy to, bo to już ma być ostatni odcinek na tym gospodarstwie, więc pójdziemy na strych chaty i weźmiemy niepotrzebne skrzynki, które tu mam na strychu. Weźmie się ich kilka i będzie koniec przynajmniej już tam remontu. Ten napis tutaj, sekret, dobra, tą weźmiemy, skrzynkę, tą, weźmy sobie tam jakąś magiczną, bo tam nie mam żadnej magicznej i problem jest taki, dobra, cztery, to niech sobie tutaj leżą, a tą wezmę jeszcze stąd. W ogóle tutaj też mam ten, krosno i do tworzenia włóczki wrzeciono na strychu, bo no, trzymam takie stare urządzenia na strychu. Dobra. Przenosimy się z powrotem. Jeszcze myślę, czy tutaj nie zrównać tej drogi przypadkiem. Zaraz jeszcze bym spróbował tutaj dać taką tą drogę. Tylko tu może być ciężko to zrównać. Tu może być ciężko to zrównać, bo... Bo tu jest ten... no górka. Dobra, nie będziemy tego równać. Nie będziemy tego na razie równać. Dodamy tylko te skrzynki, no i... No i tyle. Przegląd gospodarstwa. Myślę, że wyszło fajnie. Wszystko naprawione. Nawet mostek.
Jeszcze podejdźmy, zobacz, czy tutaj na pewno wszystko naprawione. No tak, no tu jeszcze można byłoby ewentualnie pokusić się, ale nie, bo to są płotki. Nie mamy takich płotków na zastępstwo. Bardzo dużo elementów takich ze świata gry twórcy nie dali do użycia dla graczy. A w sumie mogliby, bo im więcej rzeczy dadzą, no to tym ludzie będą mieć więcej możliwości tworzenia. I tak, tutaj damy taką skrzynkę, której się raczej nie będzie używać za często. Tutaj damy drugą tą skrzynkę. Obok. Tutaj damy to. Zaraz, bo tamta to się tak... Siadła nierówno strasznie. Nie się daleko od tamtej siadła. No i to jest właśnie problem z układaniem równo rzeczy w tej grze, że z tej perspektywy trzeciej osoby to nie widać, ale dobra, teraz się udało w miarę równo postawić. Teraz też się udało. Ta skrzynka. I ostatnia będzie magiczna, żeby do niej był najłatwiejszy dostęp. I magiczna, ale do każdej jest chyba dostęp. Do tej ostatniej nawet... Nie, do tej ostatniej... Ale tutaj da się tak podejść. Tutaj jeszcze zauważyłem brak w schodku. Też zauważyłem w ostatnim. Nie wiem, dlaczego tutaj był ten brak w schodku. Ale tutaj jeszcze sobie zrobimy coś takiego. Albo nie, nawet mam pomysł, żeby tu dać belkę. Drewnianą. O, coś takiego, bo. No te schody tutaj nie ma potrzeby, żeby były takie aż strasznie szerokie. A tu mamy teraz szersze miejsce, żeby do tych skrzynek podejść. Ja wiem, czy tam dawać to. Nie, dobra, tego tutaj nie dajemy. Nie ma to sensu. Brakuje też takich barierek, na przykład jak tutaj jest ta barierka. No, dlaczego takich barierek nie ma możliwości stworzyć? Dużo rzeczy uważam, no jeszcze powinni pododawać takich, które już właściwie w grze są, ale których po prostu gracze nie mogą używać. Powinni to pododawać dla graczy, żeby gracze mogli to chociaż do kwestii ozdobnych używać. No by się najzwyczajniej w świecie przydało. I dobra, mamy zakończony remoncik. Wyszło wszystko fajnie. Tutaj się pozbyliśmy tego guana. Szopka też. Wszędzie jest wszystko uzupełnione. Tutaj na górze dachy ponaprawiane. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda teraz to gospodarstwo w pełnej krasie.
Można byłoby zawsze usunąć tą zieleń też z tej chaty, ale moim zdaniem z tą zielenią właśnie na chacie jest ładnie. Tutaj mamy studnię. Tutaj obórkę dla zwierząt, tutaj taką szopę na siano dla zwierząt. No nie ma tylko zwierząt. O, tutaj jest nawet pług do pola. Pole zaorane. Tutaj miałem zasiać jeszcze w sumie indygowiec, ale... A no bo jeszcze zasieję indygowiec i będzie właściwie... Niech się rośnie. Po co ma się marnować pole? A w razie jak będzie potrzebne... Jak będę miał potrzeby posiadania indygowca więcej, a może być tak, bo na nowych tych ogniskach w innym save'ie będę potrzebował tego indygowca, żeby rozwinąć płomień wyżej, no to przyjdę sobie, zbiorę i już. W ogóle ciekawe w imię, jak rozwiążą sprawę z tym przenoszeniem się, odwiedzaniem tych innych obozów, nie? Bo to... O, cały indygowiec posiany. Dużo się... No to możemy jeszcze tutaj posiać pszenicę. Ma być w tych następnych aktualizacjach gdzieś tam w przyszłości, to podejrzewam, że trochę zajmie, to nie będzie najbliższe miesiące, raczej końcówka roku, możliwość odwiedzania baz innych i portale do innych światów, więc może będzie dało się tak zrobić, że będzie można sobie zrobić portal do innego własnego świata. W sumie już da się tak przenosić postacią, po prostu stąd bierzemy co chcemy, wychodzimy do menu i włączamy inny serwer, więc właściwie wydaje się to dość proste do zaimplementowania, w teorii przynajmniej. Ale do innych graczy, no to już jest inna bajka. Aha, no i tutaj chciałem jeszcze posadzić drzewko. No tutaj jest, tam dalej są drzewa, tutaj jest fajne drzewo, ale brakowało mi drzewa tu. Nieodpowiedni materiał terenu, aha, czyli na tej drodze gruntowej nie da się sadzić drzew. Dobra, no to zróbmy jeszcze jedną rzecz. Musimy tutaj trochę... Musimy trochę tej drogi gruntowej tu zabrać. No ale tu mi nie chce dać trawy. Dlaczego mi nie chce tam przesunąć tej trawy? Jak cię nie tak, to cię tak. Będzie mi tutaj jakaś zapyskować. Ja tutaj nie potrzebuję mieć. Na razie nie mam zwierząt, to nie potrzebuję tu mieć wydeptanych tych. No. Teraz weźmiemy. To lekko zrównamy jeszcze. No i super. I teraz mamy już tutaj możliwość posadzenia drzewka. To drzewo chciałem, żeby rosło sobie tutaj. Ono chyba wyrośnie takie wielkie, bo te w tej chwili nie ma żadnego też tego możliwości ustalania, jakie te drzewa mają być czy coś, tylko wyrośnie takie maksymalne, jakie może wyrosnąć danej sadzonki, więc będzie takie wielkie.
No ale będzie tutaj też mniej goło moim zdaniem, nie? Będzie takie to drzewo za stodołą. No dobra. No to tyle w tym odcinku. Remont się powiódł. Zakończony jest sukcesem. W przyszłym odcinku Remont for You będzie niespodzianka. Będzie nowe miejsce zupełnie do remontowania. Myślę, że jeszcze ciekawsze niż to gospodarstwo. Gospodarstwo było takie na rozkręcenie się, że tak się wyrażę. No bo tu było dość łatwo, bo były te budynki od siebie oddalone. Było tutaj też takie... No takie nie było jakoś tragicznie poniszczone to gospodarstwo. Chociaż ten budynek trochę był zniszczony. Ale nie było tragicznie. Natomiast no, tam, gdzie teraz będziemy remontować, tam dużo rzeczy jest tragicznie zniszczonych. Zobaczycie zresztą w przyszłym odcinku. Dzięki za uwagę i do kolejnego odcinka zapraszam.